rewolucja amerykańska, czyli w jaki sposób powstał kraj o nazwie Stany Zjednoczone. Przypomnijmy sobie, oczywiście mamy na myśli Amerykę Północną. Po odkryciu tego terenu przez Europejczyków rozpoczęła się kolonizacja Ameryki Północnej. No i tutaj przede wszystkim takie trzy strefy powstały kolonialne. Możemy wyróżnić Nową Francję, czyli kolonie francuskie, które się lokalizowały w obszarze Luizjany dzisiejszej, czyli tutaj nad rzeką Świętego Wawrzyńca, czyli tutaj mamy obszar francuski zaznaczony kolorem zielonym na mapie. To jest obszar między innymi też dzisiejszej Kanady. Drugi taki obszar to obszar angielski. Anglicy odkupili częściowo terytoria od Niderlandów, bo wcześniej powstały Nowe Niderlandy nad rzeką Hudson, tam gdzie mamy położony Nowy Jork, który był początkowo Nowym Amsterdamem. Dopiero później odkupiony przez Anglików zmienił nazwę na Nowy Jork, więc mamy tutaj posiadłości angielskie. Na mapie to jest ten kolor, czyli to jest przede wszystkim wschodnie wybrzeże amerykańskie. I nad tutaj zatoką, nad posiadłościami francuskimi. No i mamy jeszcze posiadłości hiszpańskie, ten trzeci obszar kolonialny w Ameryce Północnej. To przede wszystkim obszar Meksyku dzisiejszego stanu Teksas i Florydy, półwyspu Floryda, czyli ten kolor na mapie. Te trzy kraje tutaj dominowały, natomiast to co widzimy na szaro, no to jest obszar zamieszkiwany przez ludność autochtoniczną, czyli przez Indian. Dla kolonistów to tak zwany dziki zachód. Tak się prezentowała Ameryka. No i nas najbardziej interesują kolonie angielskie, bo to one dążyły do utworzenia nowego kraju w XVIII wieku. Czyli te wschodnie wybrzeże, to wschodnie wybrzeże północnej Ameryki. Tak jak wspomniałem, Nowy Amsterdam początkowo to była taka nazwa tegoż miasta. Holendrzy odkupili te ziemie od Indian, a następnie od Holendrów ten obszar odkupili Anglicy, zmieniając nazwę na Nowy Jork. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wyglądało to miasto dawniej. Warto też zwrócić uwagę na wojnę siedmioletnią, która w połowie XVIII wieku trwała i miała też swój epizod kolonialny właśnie w Ameryce. W tej wojnie Anglicy zmierzyli się z Francuzami w Ameryce, no i Anglicy wykorzystali swoją szansę, zajęli dużą część francuskich ziem, no i Francja została tylko przy Luizjanie, czyli tu mamy przejęcie częściowo kolonii francuskich w Ameryce Północnej przez Anglików. No, w tym wszystkim jest beznadziejna sytuacja Indian, którzy muszą się zmagać coraz częściej właśnie z kolonistami, którzy szukają nowych ziem, prą na zachód, wchodzą na terytoria zajmowane wówczas przez Indian. Indian jest całkiem sporo, około 10 milionów nawet. No i widzimy, jakie tam plemiona występowały wówczas w Ameryce Północnej. Dla Indian rozpoczyna się okres, nawet nie wiem, czy się rozpoczyna, może już się rozpoczęło wiele wcześniej, w momencie, kiedy tam biali w ogóle się pojawili, ale teraz zaczyna się bardziej intensywny okres walki o przetrwanie z powodu tego, że biała ludność właśnie wkrótce ruszy na podbój tego dzikiego zachodu. Przypomnijmy sobie, że mieszkańcy kolonii angielskich, które tutaj widzimy na mapie, tym ciemniejszym kolorem zaznaczone, tych kolonii było w XVIII wieku 13 kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Ci koloniści w dużej mierze wywodzili się ze środowiska purytańskiego. Tutaj warto sobie przypomnieć historię statku Mayflower, który w 1620 roku przybył do właśnie ziemi amerykańskiej, wypływając z Anglii i zasiedlając ten obszar właśnie amerykański. Słynna sprawa ze świętem dziękczynienia, ze spotkaniem z Indianami itd., itd. Mimo tego, że było tych kolonii brytyjskich 13 i należały do jednego kraju, to jednak wśród kolonistów zarysowywały się różnice na tle religijnym chociażby, bo w koloniach mieszkali i katolicy, i właśnie protestanci.
i też przedstawiciele innych wyznań. Były też zarysowane dosyć sporo różnice etniczne, no bo to byli nie tylko Anglicy, to byli też Irlandczycy, Szkoci, a wkrótce też mieszkańcy jeszcze innych państw europejskich. To były też różnice społeczne, dlatego że byli ludzie bogatsi, biedniejsi, z większymi lub mniejszymi ambicjami. No i też nastąpiło zróżnicowanie tych 13 kolonii, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, dlatego że na południu, czyli w tych południowych koloniach, przeważała gospodarka oparta na wielkich farmach, które miały produkować bawełnę, tytoń. Natomiast północne kolonie raczej koncentrowały się na mniejszych, jednakowych czy zbliżonych do siebie wielkością gospodarstwach. W związku z tym tam się wykształciła większa tendencja do równości społecznych, do demokratyzacji. Więc tak wygląda 13 kolonii angielskich. W tych koloniach rządzą gubernatorzy. Każda kolonia posiada swój własny parlament. Oczywiście gubernatorzy są przysyłani z Europy, czyli z Wielkiej Brytanii. Z czasem zaczęło wzrastać poczucie odrębności kolonistów od metropolii, czyli od swojego właściciela, że tak powiem, czyli od Anglii. Dlaczego takie poczucie wzrastało? Dlatego, że po pierwsze rządzący król był bardzo daleko od kolonii, więc koloniści uważali, że powinni trzymać się razem, a nie czekać na decyzję daleko mieszkającego króla. Po drugie, mieli wspólne problemy z adaptacją nowych ziem, z walką z Indianami właśnie, z walką z Francuzami o kolonie. W związku z tym to ta walka ich jednoczyła, sprawiała, że czuli się bardziej ze sobą zżyci niż z metropolią, czyli z Anglią. Duży wpływ też na poczucie odrębności kolonistów miały od idee oświecenia właśnie z XVIII wieku, bo one mówiły o pewnej równości, o suwerenności, o prawie do wolności, o prawie do niezależności, o prawie do wybierania sobie władcy, do samostanowienia. Więc to wszystko też inspirowało kolonistów do tego, żeby myśleć o sobie, że są pewną grupą inną niż reszta mieszkańców Imperium Brytyjskiego i być może ta grupa powinna się odłączyć i żyć samodzielnie. Szczególnie też na integrację tych kolonistów wpłynęła wojna siedmioletnia, kiedy musieli koloniści stawić czoła właśnie Francuzom. Co jeszcze ich integrowało? Integrowało ich to, że razem sprzeciwiali się decyzjom króla angielskiego. To były decyzje, które uderzały mocno w życie kolonistów. W 1765 roku król angielski nakazał ustanowienie nowych opłat, tak zwanych opłat stemplowych. Opłaty stemplowe miały pokryć koszty wojny siedmioletniej właśnie, jakie poniosła Anglia. Natomiast opłaty stemplowe to był po prostu taki podatek od wydawanych dokumentów, od wystawianych dokumentów kolonistom. Koloniści uznali, że jest to przesada, żeby musieli płacić takie opłaty. No i ten bunt zjednoczył znowu kolonistów przeciwko swojej metropolii. Mało tego, w 1767 roku, czyli dwa lata później, znowu angielski władca podwyższył opłaty, konkretnie cło, kolonistom podwyższył na przywożone do kolonii towary, co z kolei uderzało w handel kolonii z resztą świata. Szale goryczy przelała ustawa o herbacie z 1773 roku, która ustanowiła monopol, czyli wyłączność na handel herbatą w koloniach dla kompanii wschodnioindyjskiej, czyli dla angielskiego przedsiębiorstwa handlowego, i to oznaczało, że ta kompania może ustalać sobie dowolną cenę za herbatę przywożoną do kolonii, no i koloniści muszą kupować po tej cenie, dlatego że nie mogą kupować od nikogo innego tego produktu, a pamiętamy, że dla Anglików picie herbaty jest w tamtym czasie przynajmniej rzeczą priorytetową. Więc w odpowiedzi na tą ustawę o herbacie koloniści angielscy w Ameryce zadecydowali o rozpoczęciu bojkotu angielskich towarów, bojkotu, czyli nie chcieli kupować angielskich towarów, licząc w ten sposób, że wywrą jakąś presję na królu. Mało tego, w tym samym roku miało miejsce wydarzenie, które przyszło do historii jako bostońskie picie herbaty albo bostońska herbatka, dlatego że kiedy przypłynął statek kompanii wschodnioindyjskiej do portu w Bostonie, to koloniści przebrali się za Indian, ubrali się w stroje indiańskie.
wtargnęli na okręt właśnie tej kompanii wschodnioindyjskiej i cały towar, albo raczej dużą część tego towaru, czyli herbaty, utopili w morzu. Doszło do przejęcia i zniszczenia też okrętów, co widzimy tutaj na obu tych ilustracjach. Myślę, że warto te ilustracje sobie zapamiętać, bo one są dosyć istotne. Więc to był taki atak kolonistów na kompanię wschodnioindyjską, ale przebrali się za Indian, co oznaczałoby, że bali się konsekwencji i chcieli zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Oczywiście szybko wyszło na jaw, kto tak naprawdę dokonał tego rabunku, tej napaści, i koloniści musieli w jakiś sposób tutaj się ukorzyć przed królem. Zwołali w 1774 roku pierwszy kongres kontynentalny w Filadelfii. W tym kongresie wzięły udział prawie wszystkie kolonie, bez jednej, 12 kolonii wzięło udział, jedna nie, Georgia nie wzięła udziału. No i podczas tego kongresu koloniści jednak przyznali, że no, chcą być dalej wierni królowi Jerzemu III, czyli królowi angielskiemu, oraz zobowiązali się, że pokryją straty finansowe, jakie poniosła kompania wschodnioindyjska w związku z bostońskim piciem herbaty. Ale z drugiej strony na tym kongresie koloniści potępili wszystkie ustawy, które podnosiły właśnie opłaty, podatki, cła kolonistom, wszystkie ustawy represyjne. Mało tego, na tym kongresie też kolonie podjęły decyzję o kontynuacji bojkotu produktów angielskich i utworzono też milicję, czyli taką formację wojskową, która miała chronić interesów kolonistów, czyli koloniści mieli swojej armii, bo jedna armia, jaka była w koloniach, to była armia wierna królowi angielskiemu, więc koloniści uznali, że tak nie może być, że muszą też mieć jakąś formację zbrojną, która będzie broniła ich i jakby co, jakby doszło do konfliktu. Więc mamy tutaj utworzenie milicji, takiej formacji obywatelskiej, która miała być uzbrojona i bronić kolonistów. Z tamtych czasów też pochodzi taka ilustracja, która nawołuje do jedności kolonii właśnie. Widzimy hasło Unite or Die, czyli zjednocz się albo zgiń. No i widzimy takiego węża, który jest złożony z poszczególnych kolonii. Tutaj widzimy skróty tych nazw właśnie kolonii. Nowy Jork, New Jersey, chociażby Virginia, Massachusetts, North Carolina, South Carolina, Georgia. Więc mamy tutaj takiego węża, który no, będzie groźny tylko wtedy, kiedy będzie cały. Jak będzie pocięty na kawałki, czyli jak każda kolonia będzie starała się na własną rękę działać, to będzie po prostu ten wąż zupełnie niegroźny. Czyli mamy już tutaj taką tendencję do tego, żeby jednak współdziałać przeciwko Anglii. Mimo tego, że mamy zadeklarowaną wierność wobec króla, to jednak mamy pod spodem postanowienia, które jednak sugerują chęć współdziałania przeciwko metropolii. W 1775 roku król angielski odpowiedział kolonistom, wydając ustawę, która zakazywała koloniom angielskim handlowania z innymi krajami niż Anglia, czyli mamy monopol już taki potężny, całościowy, który mówi, że kolonie tylko mogą kupować towary od Anglików, od żadnych innych państw nie mogą. No i to już było za dużo dla kolonistów. Koloniści po tym ruchu króla angielskiego uznali, że należy zacząć walczyć o swoje. Doszli do wniosku, że więcej gospodarczo uzyskają, jeżeli będą niezależni od Anglików, jeżeli będą mieli swój własny kraj złożony z tych 13 kolonii, które miały się w jakiś sposób połączyć. Interesy gospodarcze, jak widzimy, tutaj przeważyły nad posłuszeństwem i rozpoczyna się wojna o niepodległość kolonii angielskich w Ameryce. Dochodzi do pierwszego starcia wojskowego, bitwa pod Lexington, następne starcie to bitwa pod Bunker Hill i wojna rozkorzewa na dobre. I w tym samym roku zbiera się drugi kongres kontynentalny, gdzie przedstawiciele kolonii decydują o utworzeniu już czegoś więcej niż milicja, bo mamy wojnę, w związku z tym tworzona jest Armia Kontynentalna. Armia Kontynentalna, której dowództwo, nad którą dowództwo obejmuje generał Jerzy Waszyngton. Waszyngton, który później zostanie pierwszym prezydentem nowego kraju. No właśnie, ale zanim dojdzie do powstania nowego kraju, najpierw trzeba ogłosić, że ten kraj powstaje, dlatego bardzo ważna data dla Amerykanów, 4 lipca 1776 roku, 13 kolonii brytyjskich w Ameryce ogłasza deklarację niepodległości. Piekielnie ważna data dla nich. Za tą deklarację niepodległości stali tacy takie osoby jak Thomas Jefferson, Benjamin Franklin,
John Adams czy Thomas Paine, oni nawoływali wcześniej już do właśnie walki o swoje, o niepodległość i teraz stoją za tą deklaracją niepodległości. To oznacza, że powstaje nowy kraj, nowe państwo o nazwie Stany Zjednoczone Ameryki, a to oznacza, że Anglicy teoretycznie tracą panowanie nad 13 swoimi koloniami w Ameryce. No i w związku z tym wojna jeszcze bardziej jest ciekawa dla obu stron, bo widzimy już, co jest stawką tejże wojny. Dzisiaj w USA ten dzień 4 lipca jest to po prostu święto ich niepodległości. W 1777 roku dochodzi do bitwy pod Saratogą, bardzo ważna bitwa, duża bitwa, do kolonii, a wtedy już w zasadzie można mówić, że do państwa amerykańskiego napływa wiele osób, przybywa wiele osób z Europy, którzy zachwyceni są tym, że powstaje kraj nowy w Ameryce, w koloniach, kraj, który chce realizować ideę oświecenia, dlatego że ogromna, przetłaczająca większość ludzi, którzy podpisywali deklarację niepodległości, to byli masoni, więc przybywają ludzie na pomoc, można powiedzieć, nowemu państwu. Między innymi przybywa tam dwóch Polaków, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, oczywiście więcej Polaków przybywa, ale to są najsłynniejsi. Z Francji przybywa Lafayette, z Prus von Steuben, który wszyscy oni w zasadzie odgrywają dużą rolę podczas prowadzenia wojny, bo albo dowodzą, albo przygotowują fortyfikacje, czyli zajmują się obroną wojsk amerykańskich. Oprócz tego po stronie Amerykanów staje Francja, która no, liczy na to, że w jakiś sposób uda się odegrać na Anglikach za przegraną wojnę siedmioletnią wcześniej. Też staje do walki po stronie amerykańskiej Hiszpania oraz Holandia. W 1779 roku ma miejsce bitwa pod Savannah, gdzie poniósł śmierć nasz rodak Kazimierz Pułaski. Tutaj widzimy obraz, właśnie Pułaski przedstawiony jest na koniu w czasie tej bitwy. Natomiast całą wojnę przeżył Tadeusz Kościuszko, tutaj widzimy jego pomnik, jeden z wielu. Kościuszko jest dzisiaj bohaterem amerykańskim, jego imienia są nazywane pomniki miasta, nawet okręty wojskowe. Jego pomnik stoi też w amerykańskiej szkole oficerskiej West Point. Tutaj widzimy Kościuszkę, który jest uhonorowany orderem Cincinnata, czyli bardzo wysokim odznaczeniem państwowym amerykańskim. No, był to człowiek rzeczywiście, który wywarł dużą rolę na kształtowaniu się Stanów Zjednoczonych. Absolutny bohater walk właśnie o niepodległość USA. No, Kościuszko po tym epizodzie wrócił do Polski. No a my patrzymy, co się dzieje dalej. W 1781 roku ma miejsce też przełomowa bitwa pod Yorktown, gdzie armia Waszyngtona pokonała wojska angielskie dowodzone przez Cornwallisa i po tej bitwie tak naprawdę Anglicy już nie byli w stanie zmienić losów wojny i wszystko wskazywało na to, że Anglia tę wojnę po prostu przegra. I tak też się stało. W 1783 roku Francuzi podjęli się roli mediatora i w związku z tym w Wersalu, właśnie pod Paryżem, został zawarty pokój pomiędzy nowym państwem, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a dawną metropolią, czyli Anglią. Anglia musiała uznać niepodległość Stanów Zjednoczonych. No i tutaj możemy na mapę sobie zerknąć i zobaczyć, jak wyglądały te ziemie w czasie wojny o niepodległość. Tu mamy też wypisane wszystkie nazwy kolonii 13, które w tej wojnie stanęły do walki właśnie przeciwko Anglikom. Nie było czasu na ustalenie ustroju amerykańskiego państwa w momencie ogłoszenia deklaracji niepodległości, no bo ważniejsza była wojna o niepodległość tego kraju, o przetrwanie tego kraju w ogóle. Dlatego dopiero po zakończeniu wojny rozpoczęto pracę nad sformułowaniem zasad ustrojowych i nad konstytucją nowego państwa. I ta konstytucja została przyjęta w roku 1787. Konstytucja ustalała, że państwo nowe amerykańskie jest państwem federacyjnym, a więc każda kolonia przekształca się w stan, ale każdy stan zachowuje pewną dozę niezależności. Natomiast wszystkie stany, czyli dawne kolonie, uznają nad sobą rząd taki, powiedzmy, państwowy z prezydentem jako zwierzchnikiem władzy wykonawczej. Pierwszym prezydentem wybrano Jerzego Waszyngtona, czyli tego, który dowodził armią amerykańską.
Początkowo we fladze amerykańskiej było 13 gwiazdek, po każdej gwiazdce dla jednego stanu, a dawnej kolonii. Mamy też 13 pasów biało-czerwonych, które symbolizują właśnie też tę liczbę kolonii. Oprócz tego miał być w ogóle trójpodział władzy, czyli mamy władzę wykonawczą z prezydentem jako głównym tutaj rządzącym, mamy władzę ustawodawczą, czyli kongres złożony z Senatu i Izby Reprezentantów, no i mamy władzę sądowniczą. Mamy system też dwupartyjny, czyli dwie najsilniejsze partie uczestniczą w obradach parlamentu, to są republikanie i demokraci, czyli zwolennicy albo silniejszej władzy centralnej, albo słabszej władzy centralnej. W nowym kraju wprowadzono cenzus majątkowy, czyli prawa wyborcze mieli ci, którzy mieli odpowiedni majątek. Praw wyborczych nie przyznano kobietom, nie przyznano Indianom, nie przyznano czarnoskórym, nie przyznano niewolnikom w ogóle. Więc tutaj trudno mówić o równości, jeżeli chodzi o prawo wyborcze. Konstytucję uzupełniała jeszcze Karta Praw, którą wydano w 1791 roku i w tej karcie praw zapisano najważniejsze podstawowe swobody i wolności obywatelskie, m.in. wolność słowa, prawo do posiadania broni itd., itd. Tutaj możemy sobie prześledzić ustrój amerykański właśnie na podstawie tej konstytucji. Tak jak powiedziałem, dwuizbowy parlament nazywany kongresem, prezydent wybierany na 4-letnią kadencję, no i też procedura impeachmentu istniała, która pozwalała odwołać prezydenta. Zresztą do dzisiaj tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o prezydenta.